Witam. Dzisiaj ponarzekamy na dzieci w Boruto, a raczej pogadamy o ich sile. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że nie znam ani jednej osoby, która powiedziałaby, że dzieci w Boruto mają adekwatną siłę do swoich czasów i treningów, poza malutkimi wyjątkami. I to nie dlatego, że nie mam kolegów, którzy oglądaliby animu. Tak na poważnie, chyba nikt tak nie twierdzi. Jako że anime jest dość świeże, postaram się nie spoilerować, ale nie obiecuję. Oczywiście są wyjątki od reguły i mamy chociażby takiego Mitsukiego, którego siła jest uzasadniona w 100%. W końcu nie jest normalną osobą, tak samo jak Shinki, przybrany syn Gary. Trenował, więc nie widzę tutaj jakiegoś żadnego problemu. Podczepiłbym pod to jeszcze Denkiego, jego siła jest adekwatna do umiejętności, dlatego że ich po prostu nie ma. Metal, Lee i Iwabe to też postacie, które w moim odczuciu są ok. Nie są jacyś super mocni i ćwiczą. Okej, teraz zacznę wymieniać poszczególnych bohaterów i omówię, co mi w nich przeszkadza, jeśli chodzi o siłę oczywiście. Sarada. Jeśli chodzi o to, co potrafi, to według mnie to takie pół na pół. Jest w końcu z klanu Uchiha, a więc z automatu dostaje trochę takiego boosta. W dodatku czasem ćwiczy, więc są jakieś podstawy jej siły. Jednak jeśli chodzi o jej siłę fizyczną, którą odziedziczyła po matce, to trochę jednak przesada. Boruto. Tu jest najzabawniejsza sytuacja. Onoki powiedział: a tam dzisiejsza młodzież to nic nie umie, siedzą na dupie i nie ćwiczą, a za moich czasów to była wojna i ludzie się rozwijali, nie to co teraz. A z drugiej strony mamy Burito, który w kilka dni nauczył się Rasengana, jest mocny w taijutsu, może nie solo, ale pokonał jednego z białogłowych, walczył w wiosce mgły przeciwko niebezpiecznym ludziom, ogółem zrobił w cholerę dużo bezpodstawnie. Pod egzamin nawet się nie przygotowywał, ma wywalone, a siła rośnie, bez sensu. Namida i Wasabi. O tych osobach ciężko coś powiedzieć, za mało mają czasu antenowego. Jednak ta pierwsza potrafi jakąś dziką technikę piszczenia, a ta druga potrafi przybrać formę kota i zwiększyć swoją prędkość. W dodatku jeszcze potrafi używać medycznego ninjutsu. Sumire. Tą postać można brać dwojako. Nie jest już tak silna, jednak potrafiła zagrozić całej wiosce. Nie bezpośrednio swoją osobą, ale jednak. Ja osobiście wrzucam ją do wora za silnych osób. Było to słabo wytłumaczone, jak większość w tym anime. Shikadai. I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo zobaczcie. On nie wywodzi się z klanu, który walczy, a bardziej myśli, ale Shikadai znacznie częściej walczy niż jego ojciec za czasów dziecka, a przynajmniej więcej nam pokazano i tutaj nie wiem jak to ogarnąć, bo on jak i jego cały klan posługuje się cieniem. Ciężko mi tu określić siłę poszczególnych technik. Może wy macie jakieś pomysły? Chouk. Przechodzimy do postaci chyba bardziej znienawidzonej niż tytułowy bohater, a o to naprawdę ciężko, ale dzisiaj nie o tym. Jest ona o dużo za silna i nie mówię tutaj o technikach powiększenia ciała, bo to Choji też potrafił w pierwszym Naruto, ale moment kiedy przybierała formę motyla zabił mnie trochę w środeczku. Po pierwsze, gdy ojciec jej pokazywał tą technikę, ona miała kompletnie wywalone i w ogóle tego nie słuchała. Po drugie, Choji w Naruto musiał używać specjalnych pigułek, żeby przybrać formę motyla, bo nie był na tyle silny i użył jej w ostateczności, a ona używała jej co chwilę i to z tak błahego powodu. Brak mi po prostu słów. Inojin. Tutaj mam podobną sytuację do Shikadaya, w końcu nie wiem jak to ugryźć. Używa on technik takich jak Sai. Nie wiem czy do tego potrzebuje talentu, czy jakichś rezerw czakry. Po prostu nie mam pojęcia, jeśli coś zauważyliście, dajcie znać. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy zauważyliście jeszcze jakieś takie sytuacje. Najbardziej boli to, że oni praktycznie nie ćwiczą, a są znacznie silniejsi niż postacie w Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!